Jacek to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. A bo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj! Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Masz starą biżuterię? Nie sprzedawaj. Złotnik z wieloletnim doświadczeniem odrestauruje ją i naprawi. Tutaj też znajdziesz oryginalne wyroby własnego projektu. A&J Majerski Jewelers, Toronto, skrzyżowanie Lakeshore Boulevard West i 30 ulicy. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Tylko kilka kliknięć myszką i w ciągu kilku minut załatwisz wszystkie sprawy związane z Twoją podróżą. Najlepsze ceny. Agencja Western Travel oferuje rezerwacje i sprzedaż lotów, wycieczek i ubezpieczeń przez internet, telefon lub osobiście. Ze smutkiem zawiadamiamy Państwa, że 30 września w Szpitalu Świętego Michała w Toronto zmarł Bogdan Łabęcki, inżynier, animator kultury, organizator imprez polonijnych, znana w Polonii niepowtarzalna postać. Miał 81 lat. Świętej pamięci Bogdan Łabęcki urodził się w Poznaniu i tam też ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Po otrzymaniu dyplomu inżyniera mechanika podjął pracę w biurze głównego konstruktora fabryki samochodów osobowych w Warszawie. Pasjonował się rajdami samochodowymi. W 1964 roku zdobył brązowy medal w rajdowych mistrzostwach Polski. W 1972 roku wyemigrował do Anglii, a rok później do Kanady. Pracował jako inżynier w Atomic Energy of Canada, a następnie na stanowisku kierownika działu technicznego w Ministerstwie Środowiska Naturalnego. Jednak jego największą życiową pasją była kultura i sztuka. Bogdan Łabęcki był współzałożycielem Teatru Polskiego Scena Format w Toronto. W ramach agencji Pro Arte organizował koncerty znanych artystów, takich jak Adam Makowicz, Wojciech Młynarski, Urszula Dudziak czy Leszek Długosz. Przez wiele lat działał w Polsko-Kanadyjskim Towarzystwie Muzycznym oraz Fundacji Charytatywnej Polish Orphans Charity, a od 2 lat współpracował z Cafe Pasja, Forum Pasjonatów Kultury. Za swoje zasługi w 2004 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w czerwcu bieżącego roku Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez prezydenta Polski. Świętej pamięci Bogdan Łabęcki bywał obecny na większości imprez polonijnych. Zawsze będzie obecny w naszej pamięci. W niedzielę 6 października w Toronto odbyło się spotkanie z przybyłymi do Kanady na zaproszenie torontońskiego oddziału Gazety Polskiej ekspertami parlamentarnego zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, profesorem Wiesławem Biniendą i mecenas Marią Schonert-Biniendą, pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy. W ubiegłym programie nadaliśmy wywiad z profesorem Biniendą, a dziś przedstawimy Państwu przeprowadzoną przez Annę Łabieniec rozmowę z mecenas Marią Schonert-Biniendą. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie naszego gościa. Jest dzisiaj z nami w studiu pani mecenas Maria Schonert-Binienda. Dzień dobry Państwu. Wygłosiła Pani arcyciekawy wykład na temat katastrofy smoleńskiej. Porównała Pani z innymi tego typu przypadkami. Ciekawa jestem bardzo, co dalej ze śledztwem smoleńskim, bo Pani jako prawnik analizuje aspekt prawny katastrofy. No właśnie, to jest bardzo trudne i niewątpliwie nurtujące nas pytanie. Co dalej z badaniem katastrofy smoleńskiej? Szczególnie, że
widzimy, że jest duża presja, aby śledztwo prokuratorskie zakończyć w najbliższym czasie, zarówno rosyjskie, jak i polskie. Dlatego właśnie zajęłam się taką analizą porównawczą katastrof lotniczych, w których zginęły głowy państwa. I przeanalizowałam 4 wypadki. Jedna katastrofa dotyczyła śmierci w katastrofie lotniczej sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych i 3 katastrofy dotyczyły śmierci prezydenta Mozambiku, Pakistanu i Rwandy. Także są to katastrofy, pierwsza z lat 60., a pozostałe 3 głównie lata 80., ostatnia Rwanda 94. rok. Są to bardzo ciekawe przypadki i można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy wszystkie te 4 przypadki śmierci głowy państwa bądź lidera światowego są oceniane jako zamachy. I dla nas dużo ciekawych wniosków można wyciągnąć z przeanalizowania tych, jak były badane te katastrofy lotnicze w następstwie tych wypadków. A widać wyraźnie, że wszystkie te 4 przypadki miały miejsce w kontekście bardzo ostrej i brutalnej walki politycznej. A było to walki zarówno na tle narodowo-wyzwoleńczym, jeżeli chodzi o kraje Afryki, jak również na tle walki etnicznej, jeżeli chodzi właśnie o Rwandę, jak również jeżeli chodzi o Pakistan, tam była i jest nadal kontynuowana niezwykle ostra i dramatyczna walka polityczna, można powiedzieć, między lewicą a prawicą w ten sposób. Także wszystkie te katastrofy były w niezwykle dramatycznych warunkach walki politycznej w danym kraju. Wszystkie one, początkowe śledztwa były ograniczone i bardzo skąpe, można powiedzieć. Wynika z tego, że materiał dowodowy zebrany w pierwszym etapie tych śledztw często był pomijany w raportach końcowych. I wszystkie te śledztwa były wznawiane po wielu latach. Na przykład jeżeli chodzi o katastrofę, w której zginął sekretarz generalny Stanów Zjednoczonych, jest bardzo ciekawy przypadek, rok 61. Dopiero w tym roku, we wrześniu, powołana komisja Sadleya, nazwijmy to w ten sposób, zarekomendowała, aby Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wznowiło śledztwo w sprawie śmierci sekretarza generalnego, która miała miejsce w 61 roku. Także bardzo pouczające są dla nas te przypadki. Jeszcze chciałam może powiedzieć o jednym przypadku, przypadku śmierci prezydenta Mozambiku. I tu w tym przypadku Rosja była, Związek Radziecki był stroną zainteresowaną, ponieważ dotyczyło to radzieckiego samolotu Tupolewa 134. I w tym śledztwie, w swoich uwagach do raportu końcowego, Związek Radziecki napisał, że w sytuacji, kiedy w katastrofie ginie głowa państwa, prawdopodobieństwo akcji sabotażowej jest zwiększone, dlatego należy ze szczególną starannością przeprowadzić takie śledztwo. To była właśnie opinia wyrażona przez Związek Radziecki w uwagach do raportu końcowego. To były w tym momencie Republiki Południowej Afryki w katastrofie z 1984 roku. Jaka dla nas Polaków płynie z tego nauka? Jak te wnioski można odnieść do katastrofy smoleńskiej? No, przyznam, że bardzo dużo nauczyła mnie ta właśnie studiowanie tych przypadków. A na przykład takim bardzo ciekawym aspektem, który wynika z tych dokumentów i z tych badań, jest fakt, że we wszystkich tych 4 przypadkach a śmierć tych liderów była poprzedzona wcześniejszymi próbami zamachu na ich życie. I tutaj jest takie ciekawe odniesienie do incydentu gruzińskiego, który został zawarty w raporcie MAK. I jak wiadomo, właśnie ta wizyta w Gruzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbyła się w kontekście ataku na jego życie. Była to próba zamachu
na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niemniej właśnie ten incydent w raporcie MAK-u został wykorzystany, żeby położyć nacisk na teorię naciskową, która legła u podłoża wniosków końcowych raportu MAK. Czyli ten bardzo ważny incydent gruziński, w którym mamy do czynienia z próbą zamachu na życie prezydenta, został wykorzystany w zupełnie inny sposób przeciwko właśnie prezydentowi, a historia mówi, że właśnie próby zamachu są bardzo istotne w ocenie przyczyn takich śmierci w katastrofach lotniczych. To jest jeden taki aspekt, który chciałam tutaj właśnie podkreślić. Poza tym, jeżeli chodzi o analogie, są bardzo ogromne, dlatego że we wszystkich tych przypadkach prowadzone śledztwa są w kontekście próby zacierania śladów i manipulowania dowodami. I są to często bardzo ostentacyjne próby zacierania śladów. W przypadku sekretarza generalnego ONZ mamy do czynienia z prawdopodobnym dobijaniem tych ofiar katastrofy na miejscu, ponieważ okazuje się, że jego zwłoki noszą ślady strzałów i ma ślady kuli na czole. I okazuje się, zostały przeprowadzone badania ekspertyzy, zdjęć ciał sekretarza generalnego, okazuje się, że zdjęcia jego zwłok były retuszowane i one zostały potem ukryte i nie zostały dołączone do oficjalnego raportu. Także stopień manipulacji dowodami w tych przypadkach był po prostu niewyobrażalny. Także to są tylko niektóre przykłady, które chciałam zasygnalizować. Jest ich cała masa i ja zamierzam właśnie odnieść się do nich dość szczegółowo w artykule, który przygotowuję na właśnie drugą konferencję smoleńską w sekcji prawnej w tej sprawie. Podczas swojego wykładu, podczas spotkania z Polonią w Toronto, przytoczyła Pani dyrektywę stalinowską, która daje wytyczne, jak postępować z naukowcami, którzy badają Katyń, chcą zdemaskować kłamstwo katyńskie. Można ją również odnieść niestety do tego, co dzieje się w tej chwili z naukowcami, którzy badają katastrofę smoleńską. Tak, właśnie przytoczyłam fragment dyrektywy, jaką wydał minister sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej w 1951 roku. I była to dyrektywa, jak zwalczać wszystkich naukowców i ekspertów, którzy podpisali się pod raportem katyńskim, a wówczas jeszcze przygotowywanym przez nazistowskie Niemcy. Ci eksperci, którzy brali udział w ekshumacjach w 1943 roku, oni byli ekspertami międzynarodowymi z różnych środowisk naukowych i z różnych krajów. I oni wszyscy podpisali się pod tym raportem, który obciążał winą za zbrodnię katyńską Związek Radziecki. I w latach stalinowskich właśnie polskie władze prześladowały tych ludzi na całym świecie i ich dyskredytowały. I ta dyrektywa polskiego ministra spraw zagranicznych specyficznie była ukierunkowana na biegłych, na ekspertów i na profesorów, których należało zniszczyć ich wizerunek i zniszczyć ich w oczach ich środowiska, zdyskredytować. A jednocześnie ta opinia, ta dyrektywa dotyczyła tego, żeby zinfiltrować środowiska, w których pracują, żeby przeanalizować ich życiorysy, jak również ich wcześniejsze działania, zanim wydali te opinie, żeby, krótko mówiąc, znaleźć na nich jakieś materiały, które pomogą w ich dyskredytowaniu. Jest to niezwykle bolesna analogia do tego, co zdarzyło się specyficznie, rozpoczęło się 17 września 2013 roku. Jest to dzień, w którym Gazeta Wyborcza opublikowała paszkwil na trzech naukowców, niezależnych ekspertów Komisji
zespołu parlamentarnego. Dla mnie osobiście bardzo była symboliczna ta data, że miało to miejsce właśnie 17 września. I on, ten artykuł rozpoczął kampanię absurdalnej nagonki na wybitnych profesorów, zarówno profesora Biniendy, jak i profesorów polskich, wyrwanymi z kontekstu fragmentami cytatów z ich zeznań w śledztwie, co jest szczególnie niewyobrażalne. To tutaj widać wyraźnie współpracę Polskiej Prokuratury Wojskowej z Gazetą Wyborczą, właśnie w celu zdyskredytowania tych profesorów, którzy przed polskim wymiarem sprawiedliwości zeznawali na temat swoich dokonań naukowych i właśnie badań w zawodach, w których są specjalistami przecież, i wniosków, jakie wyciągnęli, które to zaprzeczają oficjalnej wersji katastrofy smoleńskiej. Także ten atak był, chciałabym powiedzieć, że te dyrektywy stalinowskie zostały dopracowane i zostały podniesione na nowy poziom i przeszły mistrzów stalinowskich w niszczeniu ludzi, którzy dochodzą prawdy smoleńskiej. Te próby zdyskredytowania naukowców badających katastrofę smoleńską, jak i próby zastraszenia ich, myślę, nie powiodły się, ponieważ społeczeństwo polskie jednak ma swoją mądrość i żyją jeszcze w Polsce ludzie, którzy te dyrektywy stalinowskie pamiętają, na własnej skórze je odczuli kiedyś. I myślę, że młode pokolenie też tak łatwo już nie ulega tej manipulacji medialnej. Myślę, że jest jakaś nadzieja, że naukowcy nie zrezygnują z dalszych badań. Mam głęboką wiarę w mądrość narodu polskiego. I jestem przekonana, że jeżeli społeczeństwo polskie będzie miało możliwość zapoznania się z wynikami badań naukowców, niezależnych naukowców pracujących w zespole parlamentarnym, to wówczas dojdziemy do prawdy, te badania, te wyniki same się obronią i prawda ujrzy światło dzienne.